Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie będzie makijażowo, bo powiem Wam szczerze, że w ostatnich dniach nie potrafię się przemóc, nie chce mi się malować, nie mam ochoty się pomalować. Po prostu aktualna sytuacja w kraju mnie trochę przytłoczyła i nie czuję przyjemności z malowania się, potrzebuję kilka dni jeszcze oddechu od tego, ale myślę, że już w przyszłym tygodniu wrócę do testowania kosmetyków i będę czuła z tego przyjemność, bo jak na razie, no, w mojej głowie dzieją się dziwne rzeczy i wiem, że u Was jest podobnie, więc powiedzmy, że potrzebuję trochę czasu, żeby to przetrawić, ale na dzisiejszy film wpadłam, ponieważ planowałam go od wielu, wielu tygodni i ponad 6 tygodni temu, kiedy chciałam go nagrywać, moje plany zostały pokrzyżowane, ponieważ dostałam zaproszenie na nagrania do Dzień Dobry TVN i musiałam, słuchajcie, zgolić mój meszek, który hodowałam specjalnie do tego filmu. I kiedy go zgoliłam, bo nie jest to żadną tajemnicą, że regularnie golę swój meszek, który jest bardzo jasny, ale gęsty i w światłach studyjnych, w jakości HD jest po prostu zauważalny, tym bardziej makijaż go jeszcze podkreśla. Nie wygląda to po prostu na kamerze dobrze, więc regularnie się go pozbywam. Oczywiście pojawią się tutaj komentarze, na pewno nie bądź głupia, nie gol meszka, bo wyrosną Ci ciemne włosy, będzie gęstszy i tak dalej, i tak dalej. Ja to już robię od 3 lat, może nawet dłużej i jeszcze mój meszek się nie zmienił i nic się pewnie nie zmieni, ponieważ mój meszek dalej jest taki jasny, dalej jest taki gęsty, nie jest grubszy, nie jest ciemniejszy. O tym robiłam 2 odcinki, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć mojego zdania na ten temat i dlaczego to robię, to podlinkuję Wam je na dole. Te odcinki były bardzo kontrowersyjne, no ale no nie będę tutaj ukrywać, że to jest jedna część mojej pielęgnacji twarzy, którą wykonuję, a o tym jest mój kanał, dlatego się z Wami dzielę właśnie tą informacją. I bardzo często dostaję od Was pytania, jakiego urządzenia ja używam do trymowania meszka, bo ja go nie golę, tylko trymuję. I mówiłam też o tym właśnie w tych poprzednich filmach, że trymowanie jest dla mnie po prostu delikatniejsze, bo nie podrażnia mi skóry tak jak zwykła żyletka. I specjalnie poświęciłam kolejne 6 tygodni, żeby zapuścić meszek do takiego właśnie stanu, w jakim dzisiaj go zobaczycie. Jestem dzisiaj totalnie bez makijażu, w takim stanie jest moja skóra. I zaraz na zbliżeniach pokażę Wam, jak dokładnie mój meszek wygląda. Powiem Wam szczerze, że ten meszek u mnie nie jest na żywo mocno zauważalny. Jedynie jak faktycznie słońce zaświeci, go podkreśli. Makijaż też lubi go podkreślać, ale powiem Wam szczerze, że gdybym nie robiła na YouTubie tego, co robię i gdybym nie zajmowała się właśnie beauty, kategorią beauty, nie miałabym takiej estetyki wyrobionej na ten temat, to pewnie bym olewała to trymowanie meszka i za bardzo bym mi nie przeszkadzał, ale ze względu na to, że nagrywam właśnie w takiej jakości i po prostu mnie to boli w oczy, bo wiem, że może to wyglądać lepiej, no to jednak wolę się go pozbywać. I najbardziej ten meszek był zauważalny około 7 tygodni temu, kiedy chciałam zrobić dla Was film i specjalnie go zapuszczałam, wtedy robiłam dla Was makijaż, on go bardzo mocno podkreślił, wtedy robiłam zbliżenia i tam w szczególności na pierwszy plan wyszedł ten mój meszek nad ustami, który daje efekt takiego kobiecego wąsa. U mnie, tak jak mówię, ten meszek jest jasny, więc nie ma takiego mocnego efektu, ale jeżeli macie kompleks ciemnego meszka na twarzy, chcecie się go pozbyć, ale w taki bardzo delikatny sposób, który nie podrażni Wam skóry, ale też nie zrobi nic złego, bo mam już jakieś doświadczenie, no kilka lat to robię i nie zauważyłam, żeby działo się coś dziwnego, więc odsyłam Was po prostu do poprzednich filmów, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to polecam właśnie trymowanie, nie polecam Wam golenia się maszynką, bo ona bardzo często podrażnia naszą delikatną skórę twarzy. Pamiętam, raz w internecie trafiłam na maszynkę dla mężczyzn, która ma zastępować prawdziwe maszynki z ostrzami i ma być tak samo skuteczna, ale właśnie bardziej delikatna i nie trzeba do tego żadnych pianek, wody itd., itd. I to jest maszynka Philips One Blade. Ja ją kupiłam w Hebe w promocji chyba za 159 zł, nie pamiętam dokładnie, ale są różne ceny, możecie ją nawet dorwać w internecie o wiele taniej.
I pomyślałam sobie, że spróbuję właśnie tego trymera do swoich potrzeb, a jeżeli mi się nie sprawdzi, to oddam go mężowi. I słuchajcie, na tyle dobrze się sprawdził, że i ja używam go do trymowania meszka. Lubię go używać na przykład do trymowania bikini albo takich bardziej precyzyjnych miejsc na ciele, ale mój mąż też go bardzo lubi używać. On ma gęstą brodę, więc lubi sobie wyrównywać tutaj te linie brody właśnie tym trymerem. Tutaj też pod brodą fajnie się do tego sprawdza. I słuchajcie, wiem, że mężczyźni są z niego zadowoleni. To nie daje efektu gładkiej skóry jak maszynka, ale naprawdę w porównaniu z innymi golarkami czy trimmerami jest bardzo, bardzo precyzyjny. Goli włoski bardzo krótko, tak bym mogła to powiedzieć. Ja jestem z niego super zadowolona, bo jak na razie jest to najprecyzyjniejsza maszynka tego typu, jaką miałam i te kobiece nie dawały mi nigdy takiego efektu jak to. Dlatego zaraz sobie po prostu zgolę tutaj ten meszek, tak jak robię to zazwyczaj, zobaczycie, że nie ma żadnych podrażnień. I jeżeli chodzi o częstotliwość takiego zabiegu, ja to robię, jak mi się po prostu przypomni albo jak mam taką potrzebę. Czasem raz na 2 tygodnie, czasem raz na miesiąc. To jest zależne od tego, czy nagrywam jakieś tutaj filmy ze zbliżeniami, czy też nie. Bo tak jak mówię, na co dzień za bardzo mi to nie przeszkadza, więc czasem po prostu o tym zapominam albo robię to przed jakimiś ważnymi nagraniami, żeby wszystko ładnie wyglądało na skórze, żeby skóra była gładka. I na przykład jeżeli używacie tego wraz z mężem albo wraz z kimś innym, to te ostrza tutaj są wymienne, więc każdy z Was może mieć swoje ostrze i po prostu używać jedną maszynkę. Jest to na pewno dużo tańsze niż kupowanie sobie każdy jednej sztuki. No i teraz na mocnym zbliżeniu pokażę Wam, jak to działa. On jest dość głośny. On jest dość głośny, nie wiem, czy to było słychać, co powiedziałam. I tutaj pięknie widać, mam nadzieję, że to widać, ten cały meszek, który jest zgolony, widzicie? Zobaczcie, jakie to są jaśniutkie włoski, no ale to właśnie sprawia, że ten mój makijaż nie wygląda tak ładnie na zbliżeniach, a kiedy ja się go pozbywam, tego meszka, to wszystko wygląda ładnie i estetycznie. Kolejne przejechania, zero podrażnień, a te włoski, zobaczcie, jakie są długie. One tak może niepozornie wyglądają na twarzy, ale mi to naprawdę pod światło przeszkadza i nie wygląda dobrze. Bo kiedy na przykład oświetlam się lampą i te włoski na bokach są mocno podkreślone światłem, to wyglądam, jakbym była cała owłosiona, jak brzoskwinka. I nie podoba mi się to po prostu, zaburza to moją estetykę zdjęć. Nie chcę tego korygować w Photoshopie, bo to nie ma sensu. A takie trymowanie nie daje mi żadnych podrażnień, skóra jest gładziutka, no i mogę Wam naprawdę rekomendować tę maszynkę, bo jest naprawdę świetna i używam jej regularnie już od dłuższego czasu. I to urządzenie jeszcze ma jeden plus nad innymi. Możecie zobaczyć, że zazwyczaj trimery mają jedno ostrze, a tutaj ostrze jest z jednej i z drugiej strony, więc tak jakby nie zmieniając pozycji urządzenia, jesteście w stanie jechać zarówno pod włos, jak i z włosem. Jest to bardzo wygodne. Bardzo często dostawałam pytania o to, jakie urządzenie polecam w tej kwestii, dlatego w tym filmie mogę Wam rekomendować właśnie maszynkę OneBlade. Kupujcie na internecie, bo jest po prostu taniej. I jeszcze ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę. Apeluję, żeby utrzymywać te ostrze w czystości. Tutaj jest tyle zakamarków, że bakterie tylko czekają, żeby mogły się tam rozwijać, bo jest to idealne miejsce do rozwoju bakterii. Wiecie, martwy naskórek, włoski, brud, później nakładamy to znów na twarz i moment, wyskoczy Wam jakaś niespodzianka, której nikt nie chce, więc pamiętajcie, żeby dokładnie to wyczyścić zawsze szczoteczką. Taka szczoteczka jest dokładana do każdych zestawów z takim urządzeniem. Może być to też taka spiralka, wiecie, do wyczesywania brwi jednorazowa. No i pamiętajcie, żeby to spryskiwać jakimś alkoholem. Może być alkohol izopropylowy, ale wystarczy nawet zwykły spirytus. To tyle ode mnie. Dajcie znać, czy Wy trymujecie sobie meszek i jakie urządzenie u Was się sprawdza najlepiej, bo ja powiem Wam szczerze, że nigdy nie myślałam,
że będę tutaj pokazywać na kanale takie typowo męskie urządzenie reklamowane tylko przez facetów. No nie myślałam, że coś takiego mi się sprawdzi, a naprawdę do kobiecych rzeczy też jest bardzo, bardzo fajne, bo nie widziałam takiego precyzyjnego trymera dla babeczek. Wszystkie te trymery nie były tak precyzyjne, nie miały tych ostrz tak krótkich jak ten właśnie. Także dajcie mi znać, jak jest u Was. Mam nadzieję, że film będzie pomocny dla tych z Was, które szukają takiego urządzenia i widzimy się w kolejnym. Bardzo dziękuję za oglądanie. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa.